Julian Baggini, ateizm. Kolejna na naszej liście po prezentowanej na 22. przeglądzie w 2011 roku książce Żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych, publikacja brytyjskiego filozofa, piszącego m.in. także i do The Guardian i Independent. Autor definiuje pojęcie ateizmu jako doktryny filozoficznej i postawy życiowej. Pisze przystępnie, używając racjonalnej argumentacji, kierując swoją książkę zarówno do osób niewierzących, jak i wierzących. Tomasz Fijałkowski, Atlantyk 1939-1945, kolejny tom serii Historyczne bitwy, poprzednio Wilno 1944 na 17. przeglądzie w tym roku, a pierwszy opracowany przez tego autora. Bellona sygnalizowała też wydanie w serii jego Afganistan 1979-89, natomiast informacji o wykształceniu i zawodzie autora brak. Tu omawia strategię i przebieg działań okrętów podwodnych Kriegsmarine, mających na celu zniszczenie floty handlowej państw sprzymierzonych i przeciwdziałania US Navy i Royal Navy. Lektura napisana przystępnie, stylem zbliżonym do reporterskiego, dla zainteresowanych tematem i serią. Roman Frydman, Mechaniczne rynki a świat realny, wahania cen aktywów, ryzyko i rola państwa. Pozycja do czytelni, adresowana do ekonomistów i studentów kierunków ekonomicznych. Jej autorzy, amerykańscy ekonomiści, poddają analizie przyczyny nieskuteczności dotychczasowych modeli ekonomicznych i proponują własną teorię umożliwiającą ich zdaniem uniknięcie kryzysów rynkowych. Tekst hermetyczny, specjalistyczny. Andrzej Chorodeński, Śledztwo w sprawie Pana Boga. Obszerny esej naukowca, dziennikarza oraz popularyzatora informatyki to próba ukazania, jak we współczesnej nauce realizuje się spór między dwoma światopoglądami: materialistycznym racjonalizmem i religijnym rozumieniem świata zakładającym istnienie Boga. Autor, prowadząc tytułowe śledztwo w sprawie najwyższego, dokonuje przeglądu dokonań czterech dziedzin wiedzy: fizyki, genetyki, teorii ewolucji oraz kognitywistyki, czyli nauki o postrzeganiu. I pokazuje, że mimo ciągłego rozwoju istnieją w nich obszary, które muszą budzić u racjonalisty, nawet jeśli nie bezradność, to co najmniej konsternację, bo w jaki sposób wyjaśnić początek Wielkiego Wybuchu albo fakt, że uporządkowanie materii w DNA przypomina dzieło genialnego programisty. Autor to utalentowany popularyzator. Często wyjaśnia trudne zjawiska za pomocą obrazowych analogii, potrafi utrzymać uwagę czytelnika, nie rezygnując jednocześnie z umiejętnego wprowadzania elementów naukowego żargonu. Ważną zaletą książki Chorodeńskiego jest umiejętność ukazania wzajemnych wpływów nauki i filozofii. Prostota formy i przystępność nie wyklucza jednak głębi refleksji i dość sporego jej skomplikowania. Polecam więc tę interesującą książkę ambitnym miłośnikom literatury popularno-naukowej. Innowacyjne NLP. Przewodnik na trudne czasy. Tom pierwszy. Propozycja dla czytelni naukowej. Publikacja zbiorowa, której współautorami są liderzy współczesnego neurolingwistycznego programowania, trenerzy i praktycy. Zgromadzone teksty składają się na przegląd najnowszych osiągnięć tej dziedziny. Ukazują zakres zastosowania NLP, m.in. w coachingu, przedsiębiorczym przywództwie, pracach badawczych, rozmaitych terapiach psychologicznych, np. uzależnień. Uwzględniają również wykorzystanie innowacyjnych narzędzi komputerowych. Publikacja kierowana do praktyków, osób z większym niż popularny zasób wiedzy na temat technik NLP. Iwanek Adam Burakowski, Indie. Od kolonii do mocarstwa 1857-2013. Książka ta jest systematycznym wykładem historii Indii od połowy XIX wieku właściwie do chwili obecnej.
Autorów interesuje zarówno historia polityczna, jak i społeczna oraz gospodarcza subkontynentu indyjskiego. Wiele uwagi poświęcają także regionom bardziej oddalonym od centrum kraju, a więc nie tylko jest to historia z perspektywy Delhi. Posługują się językiem komunikatywnym, ale mało sugestywnym i plastycznym. Narracja prowadzona jest w sposób dość ociężały, mało atrakcyjny dla szerszego kręgu czytelników. A zatem książka oparta na solidnej bazie źródłowej, ale przeznaczona jednak głównie dla studentów i specjalistów. Typowa propozycja dla czytelni naukowych. Zawiera bibliografię, indeks osób i nazw geograficznych, słownik terminów, kalendarium wydarzeń, mapy oraz liczne wykazy. Michael Kater, Hitlerjugend, Dzieci Hitlera. To monografia opracowana przez kanadyjskiego historyka, kompleksowa historia Hitlerjugend. Michael Kater szczegółowo opisuje proces rekrutowania adeptów, środki propagandowe, programy kształtowania odpowiadających nazistowskim ideom postaw młodzieży, odrębnych dla dziewcząt i chłopców, dostosowaną do nich edukację w szkołach, sposoby postępowania z jednostkami niepoddającymi się indoktrynacji i losy członków organizacji w czasie wojny. Książka znajdzie czytelników tak w czytelniach, jak i w wypożyczalniach. Napisana jest przystępnym językiem, wymaga od odbiorcy wiedzy historycznej na poziomie przynajmniej maturalnym. Każdy z rozdziałów kończy bibliografia. Książka zawiera słownik skrótów oraz indeks nazwisk.